Walka z koronawirusem wymusiła na firmach przejście w tryb zdalny. Coś, co nie istnieje w prawie pracy, sprawdza się w nowej rzeczywistości wręcz doskonale. W naszym biurze przed wybuchem pandemii było naprawdę tłoczno. Co krok miała miejsce jakaś burza mózgów, przychodzili kierownicy produkcji, różni scenarzyści i pracownicy administracyjni. Dziś pustki. Według raportu 2020 przyszłość well-beingu i benefitów pracowniczych Activity, pracownicy firm, które już przed pandemią oferowały elastyczne podejście do miejsca i czasu pracy, korzystali z tej opcji w 48%. W nowej rzeczywistości większość z nich, 60,5%, pracuje w 100% zdalnie. Ponad 90% pracowników pracujących obecnie zdalnie wskazuje, że jest to bardzo pożądany przez nich obecnie benefit. Częsta zmiana otoczenia w przypadku pracy jest ważna. Według Harvard Business School produktywność osób funkcjonujących w modelu pracuj skąd chcesz jest wyższa o kilka procent od tych, którzy siedzą w biurze lub domu. Zatem powstaje pytanie, czy w obecnej rzeczywistości własne biuro jest w ogóle potrzebne? Chociaż duża część osób jest w stanie wykonywać swoje obowiązki zdalnie, to jednak jest duża część pracowników i przedsiębiorców, firm dużych, średnich, jak i samych freelancerów, którzy po prostu nie mogą obejść się bez przestrzeni biurowej, w której mogą pracować. Konwencjonalne wynajmowanie biura przechodzi do lamusa. Poza tym tradycyjne wynajmowanie biura niesie za sobą wiele ukrytych kosztów, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Po pierwsze, szukanie biura jest bardzo czasochłonne. Trzeba odwiedzić naprawdę wiele lokali, aby podjąć wiążącą decyzję i podpisać umowę. Przyjmuje się, że proces poszukiwania i oglądania nieruchomości zajmuje nam od 1 do 2 miesięcy. Wybór spośród wszystkich oglądanych nieruchomości, tych kilku najlepszych i negocjacje warunków umowy z właścicielami trwają około od 2 do 4 miesięcy. Zatem zanim podpiszemy umowę, może upłynąć nawet pół roku. Do tego dochodzi szereg formalności. Między innymi analiza zapisów umowy, analiza kosztów eksploatacyjnych i wyceny aranżacji powierzchni, negocjacje warunków umowy i zachęt finansowych. Większość tych kwestii wymaga specjalistycznej wiedzy, między innymi znajomości prawa w dość szerokim zakresie, znajomości lokalnego rynku nieruchomości komercyjnych czy wiedzy architektonicznej. Wynajmujący praktycznie zawsze przy podpisaniu umowy będą chcieli pobrać od nas kaucję, najczęściej 2-miesięczną. Im większa firma, tym większa kaucja oraz okres najmu, który rzadko jest krótszy niż 12 miesięcy. A za większe biura to często minimum 24 miesiące. Kaucja to de facto zamrożone środki. Przyjmując, że wynajmujemy biuro dla 8-osobowej firmy w Warszawie, za którego dzierżawę płacimy 4000 zł miesięcznie, już na samym początku potrzebujemy 8000 zł na wspomnianą 2-miesięczną kaucję. Do tego dochodzi aranżacja biura. 8 biurek i 8 krzeseł dobrego standardu to koszt 1500 zł za jedno stanowisko. Łącznie 12 tysięcy zł. Warto też zdać sobie sprawę, że wieloletnia umowa najmu grozi ryzykiem utraty elastyczności. I niesie ryzyko zamrożenia środków, które można było zainwestować w rozwój biznesu. Jeśli ograniczamy zatrudnienie w firmie, wciąż będziemy musieli wynajmować tę samą powierzchnię, chociaż już tyle miejsca nie będzie nam potrzebne. Kiedy wynajmujemy własne biuro, musimy o nie dbać. Środki czystości i higieny osobistej, w tym te covidowe, to koszt rzędu 250 zł miesięcznie. Kawa, herbata, zakupy do kuchni 300 zł miesięcznie. Artykuły biurowe 350 zł miesięcznie. Do tego dochodzą różnego rodzaju opłaty. Szybki internet to wydatek rzędu 300 zł miesięcznie. Prąd, woda, gaz, śmieci. W zależności od standardu lokalu i budynku od 500 do 1500 zł miesięcznie. Do tego opłata za sprzątanie biura. Stawka za godzinę to od 50 do 150 zł. Im większe biuro, tym więcej i częściej sprzątamy. Koszty za cały rok w danym biurze to 76 500 zł brutto. Czyli na osobę 650 zł netto miesięcznie. Do kosztów miesięcznych należy doliczyć czas na zakupy, czas na płacenie rachunków, koszty pośrednie za gromadzone faktury, koszty napraw różnych rzeczy, czas na kupowanie rzeczy, których brakuje, koszty panów złota rączka, bo zawsze coś się psuje,
A potem wszystko, co kupiliśmy, trzeba sprzedać i myśleć, co z tym zrobić, jeśli nie będzie nam potrzebne. Dlatego największym kosztem jest czas szefa. W większości firm w Polsce problemami związanymi z wynajmowaniem biura zajmuje się najważniejsza osoba w firmie, czyli szef. Policzyliśmy, że prezes firmy poświęca około 30 godzin w miesiącu na sprawy biurowe, które normalnie mógłby zrobić ktoś inny. Koszt godziny pracy wysoko wykwalifikowanej osoby jest bardzo wysoki, zatem czas poświęcony na sprawy biurowe oznaczają ukryte koszty. Nie dziwi więc fakt, że idea nieposiadania biura jest coraz popularniejsza. Jednak co zrobić, jeśli na jakiś czas potrzebujemy właśnie przestrzeni biurowej? Tutaj pojawia się idea pracy w przestrzeniach udostępnianych, w modelu elastycznym lub coworkingach z krótką umową najmu. Weźmy dla przykładu jedną z firm oferujących biura flex i przestrzeń coworkingową, gdzie można wynająć biurko lub wyposażoną przestrzeń nawet na krótki termin. Korzystając z takiego rozwiązania odpada nam zarządzanie i administrowanie biurem. Przychodząc do czystego, bezpiecznego miejsca tętniącego życiem, czeka na nas tyle stanowisk pracy i sal konferencyjnych, ile potrzebujemy w danym momencie. Nie musimy nic kupować ani robić. Wszystko robi za nas serwis. A naszych gości do biura przyjmują wyspecjalizowani pracownicy recepcji. W częściach wspólnych zawsze czeka kawa i herbata oraz często organizowane są spotkania networkingowe. Naszymi sąsiadami są dziesiątki, a czasem setki firm, z którymi możemy robić biznesy lub uczyć się od siebie nawzajem. Poza tym mamy dostęp do sal szkoleniowych i konferencyjnych. Dzięki uprzejmości jednej z elastycznych przestrzeni biurowych w warszawskim Zebra Tower możemy przekonać się, jak wygląda takie biuro. Koszty wynajęcia biura w takiej przestrzeni zaczynają się już od 700 zł, a okres wypowiedzenia to zaledwie 1 miesiąc. Czyli znacznie mniej niż w przypadku tradycyjnie wynajmowanego biura. Do tego dochodzi oszczędność czasu, nawet 30 godzin. To, ile warte są te godziny, jest sprawą indywidualną. Ale w przypadku niektórych osób to nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Świat zmienia się na naszych oczach. Jeszcze rok temu wielu pracodawców nie pozwalało na pracę zdalną, twierdząc, że jest ona nieefektywna. Wydaje się, że po ustaniu pandemii będą musieli się pożegnać z tym argumentem, a pracownicy będą mieć większą swobodę z wyborem miejsca do pracy. Co więcej, według wspomnianego wcześniej raportu 2020 Przyszłość Wellbeingu i Benefitów Pracowniczych przeprowadzonego przez Activity, już teraz wiele firm zdecydowało się na umożliwienie pracy z bliskiej przestrzeni coworkingowej zamiast z biura. Napisz w komentarzu, w jakim miejscu Tobie najlepiej się pracuje albo uczy.